Święto rodziny Radia Maryja. Uroczystości była Eucharystia w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel z Torunia. Pasterz dziękował za Radio Maryja, a także wszystkie dzieła, które przy nim wyrosły. Nie byłoby katolickiej stacji, gdyby nie wspólnota wiary, nadziei i miłości, podkreślił ksiądz biskup. Przyjmujemy ten dar z wdzięcznością, ale też zdajemy sobie sprawę, że dar to zadanie. I dzisiaj jesteśmy tutaj, by modlić się w intencji wspólnoty Radia Maryja, by było coraz lepsze, bo każde dzieło, które tworzą ludzie, może być doskonalsze. Aby było przepełnione wiarą, nadzieją, miłością, nawet do tych, którzy są nieprzychylni. Każdą przeciwność, nawet największą, można pokonać tylko dobrem i modlitwą. Podczas mszy świętej odsłonięto także tablicę poświęconą ofiarom Wołynia, którą ufundowało Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu. Tablicę odsłonił prezes stowarzyszenia Szczepan Siekierka, który jako 17-letni chłopiec był świadkiem rzezi wołyńskiej. Do obowiązków Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów należy dokumentowanie i ochrona pamięci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich. Teraz mamy możliwość realizacji naszych zadań. Wyrazem tego jest dzisiejsza uroczystość, za co jeszcze raz najserdeczniej dziękuję ojcu dyrektorze w imieniu wszystkich rodzin zamordowanych. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, dziękował za nieustanne wspieranie katolickiej rozgłośni, a także telewizji Trwam. Redemptorysta przypomniał również o kolejnej inicjatywie – budowie Muzeum Historii Polski – Pamięć i Tożsamość. To jest Muzeum Historii Polski, tak jak Polskę widział Jan Paweł II od chrztu do Jana Pawła II, a więc piękne, to będzie w tym stylu zrobione jak Muzeum Powstania Warszawskiego, a więc bardzo dobre i pociągające. I będzie ciągła nauka. Będą przychodziły dzieci, młodzież i w sposób pogodny będą poznawali Polskę katolicką, tą bohaterską, piękną. Chcemy to zrobić. Dziękczynieniu w rodzinie towarzyszyły koncerty. Przed zgromadzonymi zaprezentował się m.in. zespół pieśni i tańca imienia Stanisława Hadyny, Śląsk. Organizatorzy przygotowali również bogatą ofertę kulinarną, m.in. żywność ekologiczną. Było też miasteczko strażackie i bezpłatne konsultacje medyczne. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W całej Polsce obchodziliśmy dziś 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Szczególne uroczystości odbyły się w Tczewie i na Westerplatte, które to podczas napaści Niemiec na Polskę stanowiły punkty obronne na Pomorzu Gdańskim. W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda apelował o budowanie silnego państwa, które nie będzie wewnętrznie skłócone, a premier Mateusz Morawiecki wzywał do jedności w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska staje przed Wami na baczność, dziękując za to, że nie zabrakło Wam męstwa, honoru i odwagi, że zdefiniowaliście, czym jest polskość. To nie nienormalność, a umiłowanie niepodległości, powiedział do weteranów szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 1 września obchodzony jest jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej. Z tej okazji na uroczystości do Warszawy przyjechały osoby z 14 państw świata. Słowa podziękowań skierował też do nich m.in. prezydent Andrzej Duda. 40 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski podporucznika marynarki. Uroczysta promocja tradycyjnie odbyła się na pokładzie niszczyciela okrętu Muzeum ORP Błyskawica na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Szef MON-u Mariusz Błaszczak zachęcał marynarzy, by pamiętali o postawie, którą nasi przodkowie okazali 79 lat temu na Westerplatte. Pamiętajcie o poczuciu honoru i dumy z tego, że jesteście oficerami Wojska Polskiego, z tego, że jesteście Polakami, dodał minister.
Troje warszawskich radnych PO ogłosiło dziś odejście z partii. Tym samym klub straci większość w stołecznej radzie. Lech Jaworski, Aleksandra Szejbel-Rostek i Izabela Chmielewska ogłosili, że w wyborach na prezydenta Warszawy poprą Jacka Wojciechowicza. W ocenie radnych Platformy Obywatelskiej kampania Rafała Trzaskowskiego i działalność władz Platformy w kraju są najlepszym gwarantem, by PiS rządził przez najbliższe lata. Liderzy stołecznej Platformy Obywatelskiej przekonują, że odejście radnych ma związek z tym, że nie znaleźli się na listach wyborczych. Modlić się o pokój znaczy otworzyć ludzkie serce, by mogła je napełnić ożywcza moc Boga, mówił podczas uroczystości poświęcenia kaplicy Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio. Światowe Centrum Modlitwy o Pokój jest jednym z 12 podobnych centrów w różnych krajach świata. Dotychczas powstało 6 z nich, między innymi w Betlejem, w Izraelu. Około 5000 osób przyjechało w sobotę na pola lednickie na spotkanie modlitewne Lednica Seniora. Wydarzenie w tym roku odbyło się pod hasłem Jestem młody duchem. W jego trakcie przedstawiono list z błogosławieństwem od papieża Franciszka. Podczas spotkania dziękowano też za stulecie polskiej niepodległości, była wspólna modlitwa, a także taniec i śpiew. Na Placu Inwalidów w Krakowie odbyła się pikieta w sprawie obrony pomnika tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-56. Uczestnicy manifestacji nie zgadzają się na plany zarządu infrastruktury komunalnej i transportu, zagospodarowania zielenią placu, gdzie 17 lat temu wmurowany i poświęcony został kamień węgielny pod pomnik. Rada Miasta wydała wówczas uchwałę w tej sprawie. Teraz jednak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu chce zrealizować swoją inwestycję. Polska jest odpowiedzialna za każdego Polaka w każdym zakątku świata, oświadczyła w Wilnie minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Szefowa resortu wzięła udział w uroczystości przekazania wyprawek dla polskich dzieci. Z Polski na Litwę przywieziono w tym roku 982 bogato wyposażone plecaki dla pierwszoklasistów polskich szkół. Wyprawki zakupiła Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie z funduszy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Rosja twierdzi, że zabójstwo Oleksandra Zacharczenki to prowokacja, która będzie miała bardzo negatywne skutki dla rozwoju sytuacji w Donbasie. Przywódca prorosyjskich separatystów w Doniecku zginął w piątek w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego podłożonego w kawiarni. Na jego następcę został powołany Dmytro Trapeznikow. Kijów twierdzi, że Zacharczenko mógł paść ofiarą konfliktu wewnętrznego wśród separatystów lub że za jego śmiercią mogą stać rosyjskie służby specjalne. Stany Zjednoczone są gotowe dalej zbroić Ukrainę, zadeklarował specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy Kurt Volker. Ma to związek z dalszą rosyjską agresją i wsparciem dla separatystów. Volker zapowiedział to w rozmowie z dziennikiem The Guardian. Od 2014 roku w konflikcie w Donbasie śmierć poniosło ponad 10 tysięcy osób. Rodzina, przyjaciele, członkowie kongresu, a także przedstawiciele delegacji z zagranicy pożegnali senatora Johna McCaina. Główne uroczystości odbyły się w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Zgromadzeni wzięli udział w nabożeństwie żałobnym. Władze Polski reprezentowali prezydencki minister Krzysztof Szczerski oraz senator Anna Maria Anders. Jutro John McCain spocznie na cmentarzu Akademii Marynarki Wojennej w stanie Maryland. Senator John McCain zmarł w wieku 81 lat. Od roku cierpiał na nowotwór mózgu. Stany Zjednoczone wstrzymały wpłaty dla agencji ONZ do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim, poinformował Departament Stanu USA. W ocenie amerykańskich urzędników programy agendy są nieodwracalnie wadliwe. Decyzje USA ostro skrytykowały władze autonomii palestyńskiej. Co roku Stany Zjednoczone przeznaczały na ten cel ponad 300 milionów dolarów, co stanowiło 30% budżetu tej agendy. Dwie osoby, które zostały poważnie ranne w ataku nożownika na głównym dworcu kolejowym w Amsterdamie, to Amerykanie.
Według holenderskiej policji 19-letni napastnik, obywatel Afganistanu, został przewieziony zaraz po incydencie do aresztu. Policja bierze pod uwagę, że atak mógł mieć podłoże terrorystyczne. Policja podała też, że obrażenia ofiar są poważne, lecz nie zagrażają ich życiu. I tą informacją zakończyliśmy skrót najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata. No tak, bo to jest Amerykanie, to trzeba ich tam mieć na sobie, ten. No tak, to wiadomo. Niedziela 2 września, 3,5 minuty po północy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica, słuchają Państwo Radio Maria, katolickiego głosu w naszych domach. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy Dzień Pański. Uczyńmy znak Krzyża Świętego, by niedzielę przeżyć w imię Trójcy Przenajświętszej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oczywiście tam, gdzie Trójca Święta, tam Matka Najświętsza.
2018 roku, 22 niedziela zwykła, imieniny obchodzą Julian oraz Stefan, drodzy solenizanci. Obfitości Bożych darów, życzliwości od ludzi, zrealizowania najskrytszych marzeń, osiągnięcia celu naszego życia, czyli zbawienia wiecznego i mieszkania w Królestwie Boga Ojca. To najserdeczniejsze, najszczersze życzenia. Do solenizantów dołączamy również dzisiejszych jubilatów. A co nam przecież te życzenia, niech popłyną do każdej i każdego z nas. 22 niedziela zwykła, 2 września roku pańskiego 2018, to 245 dzień tego roku. Do zakończenia roku pozostało nam jeszcze 120 dni. Patronami dnia dzisiaj wspominamy Bernarda, Marii i Gracji, świętych, rodzeństwo, ponadto świętego biskupa Wilhelma, świętego męczennika Antonina, świętego opata Elpidiusza z Lyonu, z Kapadocji, świętego Zenona z Nikodemii, świętego opata Nonnosa z Monte Soracte, ponadto świętych męczenników Jana Franciszka Burta, Apolinarego Morel, Seweryna Giralt i towarzyszy, ponadto błogosławionych męczenników Ludwika, Józefa, François i towarzyszy męczenników, jeszcze błogosławionego Salmona Leclerc, błogosławionego zakonnika Ingryda Elofstert. To wspomnienia, które na dziś przypadają, ale nade wszystko nie zapomnijmy, że jest to Dzień Pański, czyli niedziela. Z wczorajszego dziękczynienia koncert Śląska.
dzieł przy nich powstałych, tego wszystkiego, co przeżywamy, co nas stanowi, kim jesteśmy. Wpisuje się na pewno nasze rocznicowe spotkanie w Toruniu w grudniu, również wpisuje się nasze pielgrzymowanie do amerykańskiej Częstochowy, a nade wszystko do Częstochowy w Polsce, czyli na Jasną Górę. To wydarzenia, które mocno przeżywamy, oczywiście pielgrzymka młodych, pielgrzymka dzieci, pielgrzymka do Kalisza, do świętego Józefa i świętej rodziny w intencji obrony życia, w intencji powołań zakonnych, kapłańskich, świętych i niepowtarzalnych, charyzmatycznych i też świętych powołań do życia małżeńskiego i rodzinnego, ale też już po raz 10 przeżywamy nasze dziękczynienie w rodzinie i już pamiętamy, przypominamy, może nawet znamy na pamięć ten głos zapraszający zarówno ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, założyciela wielkich dzieł nowej ewangelizacji w Polsce, które promieniują na cały świat i pomagają nam w drodze do nieba, ale też ten głos organizacyjny ojca Piotra Detlafa. I przeżyliśmy 10. dziękczynienie w rodzinie. Wymienialiśmy się, jedni byli od samego początku, można powiedzieć, od godziny 7 rano aż niemalże do godziny 22. Inni przybyli na mszę świętą, musieli troszeczkę wcześniej wyjechać, inni przybyli troszeczkę później, inni na wybrany koncert. Myślę, że przykro i szkoda byłoby zamknąć ten uroczysty, pierwszosobotni, wrześniowy dzień dziękczynienia w rodzinie, dziękczynienia za każdą i każdego z nas, kto tworzy wielką rodzinę Radia Maryja, apostolską rodzinę Radia Maryja, nie pozostawiając tego dnia bez nocnego komentarza, wspomnienia, refleksji. Mam nadzieję, że niejedna łza radości zakręciła się w naszym oku, niejedno wzruszenie, nostalgia, może żal, że nie mogliśmy być na miejscu. To czas, by takie słowa wyrazić. Pamiętajmy, że jest to noc po dziękczynieniu, czyli noc radości, noc wspomnień, noc naszego wspólnego jeszcze dzielenia się. Muzycznie będą to fragmenty koncertów, które przeżywaliśmy, których słuchaliśmy, tych występów, które i wzruszały, i bawiły. Na szczęście. Natomiast poczekajmy do tego, co będzie, wiadomo, do tego, jakie będą rozwiązania. Wspierajmy się merytorycznie. Beata Mazurek była też pytana o niedzielną konwencję Prawa i Sprawiedliwości, która ma zainaugurować kampanię wyborczą. Będzie przeprowadzona z rozmachem i będzie ważne przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówiła rzeczniczka PiS. Będzie miał takie strategiczne przemówienie, które będzie nawiązywało, myślę, że do sytuacji, która jest obecnie, do tego, co przed nami, do wyzwań, które przed nami stoją, nie tylko związanymi z oczywiście kampanią samorządową, ale przed nami kolejne kampanie. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się w niedzielne południe w Warszawie. Tydzień później ma odbyć się konwencja Zjednoczonej Koalicji, a pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski wzywa do przeciwstawienia się psychozie nienawiści. Arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o tym w czasie inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój, które powstało w sanktuarium w Niepokalanowie. Kiedy zaś już wybuchną walki, wrogość będzie tylko nieustannie rosła, ponieważ ona żywi się cierpieniami i okrucieństwem, które gromadzi się po obu stronach walczących. Owocem tego stanu rzeczy jest psychoza nienawiści. Poddanie się tym systemom ideologicznym przez jednostki czy narody staje się jakąś formą zniewolenia, które to zniewolenie odbiera wolność nawet samym rządzącym. Arcybiskup Gądecki podkreślił, że pokój społeczny rodzi się w sercu człowieka. Pragnie nie tylko życia wolnego od wojen i konfliktów, ale życia również pełnego, szczęśliwego i dobrze zrealizowanego. Pragnie możliwości integralnego, osobistego i społecznego rozwoju.
Dodajemy, że Światowe Centrum Modlitwy o Pokój to jedyne tego rodzaju miejsce w Polsce i ósme na świecie. W planach jest 12 ośrodków na wszystkich kontynentach, tworzących łańcuch modlitwy o pokój. Z okazji inauguracji centrum w Niepokalanowie zostały odczytane okolicznościowe listy od prezydenta, premiera i prezesa PiS. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prezydencka para zainaugurowała rok szkolny w Gdyni. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkali się z uczniami i nauczycielami 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej. Okazją było też 55-lecie nadania szkole jej imienia oraz 25-lecie matury międzynarodowej w Polsce. Prezydent mówił, że liczy na to, iż jak najwięcej zdolnych młodych Polaków powróci do kraju. Mam nadzieję, że ci, którzy wyjadą i być może potem po uczelni jeszcze zdobędą doświadczenie w wielkich firmach poza granicami Polski, wrócą do naszego kraju po to, żeby także swoją wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami podzielić się z Polską. Po to, żeby Polskę rozwijać, korzystając także z tych wzorców, które zobaczyli poza granicami. W 1993 roku 3. ELO w Gdyni jako jedno z dwóch pierwszych w Polsce utworzyło klasę o profilu matury międzynarodowej i o tym mówiła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Ćwierć wieku temu pojawiły się pierwsze licea w Polsce akredytowane do uczestnictwa w programie międzynarodowej matury. Pierwszymi było warszawskie liceum imienia Mikołaja Kopernika oraz gdyńska Trójka. I myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że właśnie tutaj w Gdyni, która słynie jako polskie okno na świat, otworzyło się dla licealistów edukacyjne okno na świat. W czasie wystąpienia prezydenckiej pary do sali dobiegały odgłosy protestu środowisk opozycyjnych, w tym dźwięki syren oraz okrzyki, takie jak konstytucja. Nawiązując do trwającej pikiety, Andrzej Duda powiedział w wystąpieniu, że dowodem przestrzegania konstytucji jest wolność zgromadzeń i wyrażania swoich poglądów. Prawie 1000 pierwszoklasistów ze szkół polskich na Litwie otrzymało dziś wyprawki szkolne w ramach akcji Bon Pierwszaka. W ceremonii przekazywania wyprawek w Wilnie i Stolecznikach wzięli udział przedstawiciele polskich władz. Minister Anna Zalewska przypomniała, że wsparcie otrzymują nie tylko mali Polacy mieszkający w kraju. Czujemy się w pełni odpowiedzialni za każdego Polaka w każdym zakątku świata i chcemy tak samo wspierać. Andrzej Papieszek, wiceminister spraw zagranicznych, nawiązując do wydarzeń sierpniowych z 1980 roku, powiedział, że Polska jest ambitnym i dobrze rozwijającym się krajem dzięki ludziom, którzy przeciwstawili się Związkowi Radzieckiemu. Dzięki profitom wolności, które mamy, dzielimy się również z państwem. W uroczystości wziął też udział szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Szkoły polskie działające w litewskim systemie oświaty, szczególnie te z rejonu wileńskiego, świetnie kształcą i to powinien być dla nas powód do dumy, powiedział Polskiemu Radiu Kowalski. Wyprawki są częścią programu Bon Pierwszaka. Oprócz pomocy szkolnych każde dziecko otrzyma stypendium finansowe, a każdej polskiej szkole na Litwie zostanie przekazany pakiet edukacyjny, który ufundowała Fundacja Wolne Dźwięki, partner Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Nowy rok szkolny rozpoczął się także w polskiej szkole w Grodnie na zachodniej Białorusi. Pierwszy dzwonek zabrzmiał dla ponad 500 uczniów, a do pierwszej klasy w tym roku przyjęto wszystkich chętnych, w sumie 87 dzieci. Patronem tej placówki jest Polskie Radio. Dyrektor Danuta Surmacz po apelu szkolnym powiedziała Polskiemu Radiu, że całe grono pedagogiczne w nowy rok szkolny wkracza w dobrym nastroju. Od nas, od nauczycieli, od dyrekcji zależy, jak będą się dzieci czuli w tym roku. Bardzo staramy się, że będzie udany. Większość dzieci, które uczęszczają do szkoły, ma polskie korzenie. Niektórzy już myślą o studiach. Wielu z nich zamierza dostać się na studia w Polsce, tak jak Edyta Saroka z 10 klasy, czyli przedmaturalnej. Chciałabym studiować w Polsce, w Krakowie, na ASP. Lubię rysowanie. No i mam nadzieję, że mi się uda tego. Urodziłem się w Grodnie, jestem Polką, więc chyba jasne, że pójdę do polskiej szkoły. Swojego syna do pierwszej klasy przyprowadziła Angelika Orechwo, prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze. Bardzo się cieszę, że w tym roku udało się przyjąć wszystkie dzieci do polskiej szkoły w Grodnie. Angelika Orechwo wyraziła jednocześnie ubolewanie, że nie wszystkie chętne dzieci przyjęto do szkoły polskiej w Ołkowysku. Do klasy pierwszej było 31 podań, a przyjęto tylko 18 dzieci. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Grodno. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Przywódcy i dyplomaci z całego świata żegnają Johna McCaina. Wysiłki amerykańskiego senatora, który był orędownikiem obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększyły bezpieczeństwo naszego kraju i całego regionu. Tak napisał prezydent Andrzej Duda w liście, który zostanie przekazany rodzinie zmarłego polityka. W Waszyngtonie trwają 5-dniowe uroczystości pożegnalne. Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych George W. Bush i Barack Obama zgodnie podkreślali, że senator John McCain był niezwykłą postacią, która wywarła szeroki wpływ. George W. Bush mówił, że John McCain był przede wszystkim człowiekiem z zasadami, które nadawały cel i czyniły silnym jego samego i jego kraj. Podkreślił też odwagę, uczciwość i umiłowanie wolności senatora. Szanował godność każdego życia, godność, której nie mogło zatrzymać granice, ani której nie mogło wymazać dyktatorzy, ale przede wszystkim nienawidził nadużyć władzy. Były prezydent Barack Obama nazwał Johna McCaina niezwykłym człowiekiem. Oddajemy dziś hołd niezwykłemu człowiekowi, wojownikowi, mężowi stanu i patriocie. John McCain, bohater wojny w Wietnamie, długoletni polityk, zmarł w ubiegłym tygodniu, miał 81 lat. Pogrzeb senatora odbędzie się jutro, a do tego czasu flagi na budynkach rządowych w Waszyngtonie, w tym Kongresie oraz Białym Domu, będą opuszczone do połowy masztów. Polskie Radio 24. Północ, południe. Separatyści w ukraińskim Donbasie wybrali nowego szefa tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Został nim Dmitrij Trapieznikow. Zastąpił zabitego w zamachu Aleksandra Zacharczenkę. Dmitrij Trapieznikow został wybrany na pełniącego obowiązki w samozwańczej republice przez Radę Ministrów tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Jak zapowiedział, kurs DRL w polityce zewnętrznej pozostaje niezmienny. Jako priorytety Trapieznikow wymienił integrację z Federacją Rosyjską z perspektywą przyłączenia do, jak się wyraził, Wielkiej Rosji. 37-letni Dmitrij Trapieznikow kierował administracją dotychczasowego przywódcy donieckich separatystów Aleksandra Zacharczenki. Sam Zacharczenko zginął wczoraj w zamachu bombowym w centrum Doniecka. Rosjanie i separatyści oskarżają o zabójstwo Kijów, natomiast według ukraińskich władz zamachu mogły dokonać albo rosyjskie służby, albo sami separatyści. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na ulicach Belgii będzie coraz mniej wojskowych patroli. Od dziś uzbrojonych żołnierzy będzie zastępować federalna policja. Belgijskie władze podjęły taką decyzję po analizie oceny ryzyka, którą przygotowało Centrum Kryzysowe i Wywiad. Patrole wojskowe na ulicach, w pobliżu dworców kolejowych i autobusowych oraz centrów handlowych będą zmniejszane stopniowo we współpracy z policją. Natomiast nadal chronione przez żołnierzy będą budynki rządowe czy ambasady. Pozostaną oni także w pobliżu europejskich instytucji w Brukseli oraz dzielnicy żydowskiej w Antwerpii. Niektórzy argumentują, że wojsko na ulicach wywoływało niepokój, poczucie zagrożenia i sugerowało stan wyjątkowy i że dobrze przygotowani do patroli policjanci pomogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To było podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, a od dziś szczegółowe informacje, komentarze naszych gości, a także materiały wideo można znaleźć w jednym miejscu, czyli na nowym portalu informacyjnym Polskiego Radia, polskieradio24.pl. Portal zainaugurował swoją działalność akcją pod hashtagiem 1939 nigdy więcej. Z tej okazji na stronie pojawiły się materiały archiwalne Polskiego Radia. A więc wojna! Ale nie tylko. Wywiady z bardzo ciekawymi osobami, do których na co dzień nie można dotrzeć, bo to na przykład jedyna w Polsce pilotka, śmigłowca, były snajper, a więc wywiady, które pokazują nasz potencjał i możliwości polskiej armii. Dziś mówi szef portalu Piotr Chęciński. Na nowym portalu zostaną zebrane, uporządkowane i przedstawione w spójny sposób wszystkie treści newsowe i najważniejsze audycje publicystyczne Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24, mówi kierownik portalu Artur Jaryczewski. Polskie Radio ma bardzo bogatą tą działkę wiadomościową, którą do tej pory nikt tak naprawdę nie zebrał w jednym miejscu. Kierownictwo portalu stawia na rozwój treści multimedialnych, a w szczególności produkcji wideo i transmisji z najważniejszych wydarzeń w kraju. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Odsyłamy więc na portal polskieradio24.pl i to tyle w części informacyjnej magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Gdańsk, Tczew, Lublin, Wrocław czy Warszawa. W wielu polskich miastach odbyły się dzisiaj obchody 79. już rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rocznicę zaatakowania Polski przez Niemców prezydent Andrzej Duda uczcił w Tczewie. 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali tam stanowiska żołnierzy broniących bardzo ważnych mostów. W pierwszych godzinach walk z rąk Niemców zginęli celnicy w Kałdowie, a następnie kolejarze z Szymankowa, którzy zablokowali jadący do Polski niemiecki pociąg z żołnierzami. Prezydent mówił, że wrześniowe daty z 1939 roku przypominają o kolejnym rozdarciu Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Te dwie daty, 1 września i 17 września, to czarne plamy na mapie roku stulecia odzyskania niepodległości, bo to daty, które przypominają nam o dniach, kiedy znowu straciliśmy naszą ojczyznę, kiedy Polska znowu została rozdarta na 6 lat pomiędzy dwóch naszych wielkich wrogów, pomiędzy dwa państwa, w które wtedy były państwami o ustrojach totalitarnych, przez hitlerowskie Niemcy i przez Związek Sowiecki, przez Hitlera i przez Stalina. 6 lat. Od tamtego 1 września 6 lat trwała II wojna światowa na całym świecie i pochłonęła około 60 milionów istnień. Największa hekatomba w dotychczasowych dziejach ludzkości. 10% z tego to byli Polacy, obywatele polscy. Ponieśliśmy w tej wojnie ogromne straty. I to jest niezwykle ważna lekcja historii dla Polski, dla Polaków, ale przede wszystkim historii dla świata, dla Europy. Jak ważna jest jedność, jak ważny jest pokój, jak ważny jest szacunek wzajemny pomiędzy narodami, pomiędzy państwami, jak ważne jest współdziałanie, jak ważne wreszcie jest przede wszystkim przestrzeganie prawa międzynarodowego, które niesie w sobie absolutną gwarancję pokoju. Jeżeli prawo międzynarodowe będzie przestrzegane, oznacza to, że będzie pokój na świecie, bo prawo ma właśnie ten pokój zagwarantować. Patrzymy na tamten czas i patrzymy też na wiele niepokojów, które dzisiaj dzieją się w Europie, nawet stosunkowo blisko naszych granic. Wyciągamy wnioski z tego, co stało się wtedy. Choć trudno powiedzieć, że Polska i Polacy nie byli przygotowani na ewentualną niemiecką inwazję. Trzy miejsca w Polsce tak niezwykle ważne z punktu widzenia tego dnia 1 września. Trzy miejsca niezwykle ważne z punktu widzenia następnych 6 lat, przez które trwała II wojna światowa. Tczew z Szymankowem, Wieluń, Westerplatte. Nie bez przyczyny wymieniam je w tej właśnie kolejności. Każde w swojej istocie nieco inne, jeśli chodzi o ten straszny początek II wojny światowej. W Wieluniu o 4:40 niemieckie bomby spadły na śpiące miasto. Spadły na zwykłych ludzi. W miejscu, gdzie nie było żadnych wielkich celów strategicznych. W miejscu, które nie miało wielkiego strategicznego znaczenia. Był to zwykły akt terroru, stający się symbolem terroru hitlerowskiego w czasie II wojny światowej. Zabito zwykłych mieszkańców, zwykłych, śpiących obywateli, całkowicie niewinnych. Na Westerplatte zaatakowano polską placówkę wojskową, owszem, mającą znaczenie strategiczne, bo znajdującą się u wejścia do portu w Gdańsku, ale przede wszystkim chodziło właśnie o atak na polskich żołnierzy. Ale największe z pewnością znaczenie strategiczne miało to, co działo się tutaj, w Tczewie i w Szymankowie. To tutaj Niemcy za wszelką cenę chcieli nie dopuścić do wysadzenia, do zniszczenia przez Polaków mostu, dzięki któremu można byłoby pchnąć niemieckie oddziały do Prus Wschodnich z Rzeszy i od tamtej strony z całą siłą zaatakować Polskę. Polacy przewidywali, że może to nastąpić. Most był zaminowany. Oddziały saperów i żołnierze 2 batalionu strzelców dokonali tego już wcześniej. I niemiecki atak
na kolejarzy, a później atak bombowy na przyczółki mostu w Czewie, na ten zachodni przyczółek po naszej stronie, bo tu była Polska wtedy, miał właśnie służyć temu, aby nie dopuścić do wysadzenia tego mostu. Wspominamy dzisiaj bohaterską postawę polskich kolejarzy i polskich inspektorów celnych, którzy ostrzegli polskich żołnierzy, co kosztowało ich życie. Chylimy głowę przed tamtymi bohaterami tych pierwszych minut II wojny światowej. Nie wiadomo, gdzie tak naprawdę padły pierwsze strzały. Czy tutaj w Tczewie, czy wcześniej w Szymankowie, czy może jeszcze wcześniej w Kałdowie. Ale pierwsze bomby spadły z całą pewnością tutaj. Tu niemieckie samoloty zbombardowały właśnie przyczółki mostu po to, żeby zniszczyć cały system zaminowania, który miał umożliwić wysadzenie mostu. Po części się to udało. Rzeczywiście przewody zostały uszkodzone, ale dzięki bohaterskiej postawie właśnie polskich kolejarzy i inspektorów celnych, dzięki zdecydowanemu oporowi polskich żołnierzy z 2 batalionu strzelców, mostu Niemcom nie udało się opanować. I po naprawieniu przewodów saperzy zdołali most wysadzić po godzinie 6 rano. Cel Polaków został osiągnięty. Niemcy ponieśli pierwszą w tej wojnie porażkę. To dlatego właśnie tak krwawo zemścili się potem na kolejarzach i ich rodzinach w Szymankowie. Szanowni Państwo, to wielka historia. Dziękuję, że tutaj w Tczewie i w Szymankowie o niej pamiętacie. Dziękuję, że czcicie pamięć tamtych bohaterów. Pochylamy dzisiaj wszyscy przed nimi czoła, mówiąc nigdy więcej wojny. Dziś Polska jest po obydwu stronach tego mostu. Wtedy po drugiej było wolne miasto Gdańsk. Ale nigdy więcej rozdarcia Rzeczypospolitej i zaklinam nas wszystkich, ale przede wszystkim młode pokolenie, by taką politykę prowadzić, by tak prowadzić polskie sprawy i tak nimi zarządzać, aby nigdy więcej zagrożenie nie spłynęło na naszą Rzeczpospolitą, abyśmy odzyskanie niepodległości w 1918 roku mogli co roku przez następne 100 lat, 200 i więcej świętować w naszym kraju. Nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki, kolejne pokolenia Polaków. Prowadźmy taką politykę. Budujmy silne państwo. Budujmy państwo, które nie będzie wewnętrznie skłócone. Budujmy państwo, które wyleczy wszystkie swoje choroby, które wyniosło z czasów zniewolenia. Zwłaszcza tego zniewolenia komunistycznego, które trwało przez tyle dziesięcioleci. Naprawmy to, co zostało zniszczone i zepsute. Budujmy nasz potencjał, budujmy nasze bezpieczeństwo z odpowiedzialnością za sprawy kraju i za sprawy Europy. Europy, która chcemy, żeby była zjednoczona. Europy, która chcemy, żeby była kontynentem, na którym państwa darzą się wzajemnym szacunkiem i czynią wszystko dla zachowania pokoju i budowania jak najlepszych relacji. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć podległym. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Nigdy więcej rozdarcia Rzeczypospolitej, nigdy więcej wojny, apelował prezydent Andrzej Duda w Tczewie. Główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się jak co roku na Westerplatte. Trudno o bardziej polskie miejsce, mówił tam premier Mateusz Morawiecki. Jakże symboliczny jest ten skrawek Polski. Tworzony, kształtowany przez dziesiątki, przez setki lat z różnych części całej naszej ojczyzny. Drobinki ziemi, które niosła tutaj Wisła i wszystkie rzeki i rzeczki, które do niej dopływały przez wszystkie prastare regiony naszego kraju od beskidzkich źródeł, stworzyły ten półwysep. Trudno o bardziej polski kawałek Polski. I tutaj, na tym skrawku, bronili naszej niepodległości od pierwszych dni II wojny światowej polscy żołnierze. Runęła na Polskę nawała barbarzyńskich armii niemal ze wszystkich stron. Ale w obliczu tej druzgoczącej przewagi
Polscy żołnierze i polskie społeczeństwo od pierwszych dni zmieniało losy świata, broniło wolnego świata przed wrogami wolności, wrogami Polski i wrogami Europy. W pierwszych dniach doszło do zdarzeń w trzech miejscach, które są bardzo symboliczne dla tego, co oznaczała II wojna światowa dla Polski i dla całego świata. Trzy miejsca: Wieluń, gmach Poczty Polskiej w Gdańsku i Westerplatte. W Wieluniu bombowce nurkujące zrzucały bomby na uśpione miasto. Nawet marny pilot, zrzucając bombę na precyzyjnie wybrany cel, na armatę, na czołg, na bunkier, mógł trafić w ten cel. Ale w Wieluniu nie było czołgów, nie było armat, nie było bunkrów. Tam w ogóle nie było wojska. To był barbarzyński atak niemieckiego najeźdźcy na ludność cywilną. Za dotknięciem palca burzone były kościoły, szpitale i domy. Mordowane matki, dzieci, ojcowie. Jak tutaj też niedaleko nad Piaśnicą mordowani byli w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny polscy nauczyciele, księża, lekarze, matki, dzieci, starcy, niemowlęta. Wszyscy, którzy wcześniej zostali zresztą wpisani na listy proskrypcyjne, skrzętnie przygotowywane przez niemieckich barbarzyńców. I gmach Poczty Polskiej w Gdańsku. Symbol obrony ludności cywilnej, obrony przed atakiem wojsk z użyciem opancerzonych pojazdów, gdzie listonosze ramię w ramię z mieszkańcami tego gmachu bronili się, aż w końcu zostali dosłownie spaleni, oblani benzyną, fosgenem, musieli zakończyć walkę i wszyscy zostali rozstrzelani. I Westerplatte, miejsce, gdzie stosunek sił był 1:15, które symbolizowało nadzieję na obronę terytorium Polski, bo rzeczywiście komunikat o tym, że Westerplatte ciągle się nie poddaje, dodawał sił obrońcom na wszystkich innych odcinkach i polach bitew września 1939. I Westerplatte dawało nadzieję wtedy i daje nadzieję dzisiaj, że w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa potrafimy być razem, potrafimy się zjednoczyć. Jan Paweł II tutaj z tego miejsca mówił do młodzieży: każdy ma swoje Westerplatte, każdy ma zadanie do wykonania, każdy ma jakieś wyzwanie, przed którym nie wolno nam zdezerterować. I chociaż dzisiaj szczęśliwie Polska nie musi walczyć z bronią o swoją niepodległość, to przed nami stoi wielkie zadanie. To wielkie zadanie nazywa się Polska. Polska szczęśliwa, zasobna, sprawiedliwa, Polska solidarna i dumna. Polska możliwie zjednoczona. Zjednoczona wokół najwyższych celów, wokół polskiej racji stanu, wokół niepodległości. I dlatego dzisiaj, tutaj, z tego miejsca, przed którym każdy chyli czoło, z tego świętego miejsca, chcę zwrócić się do wszystkich rodaków, do tych, którzy sprzyjają nam, naszemu rządowi i do naszych przeciwników, do naszych oponentów, niezależnie od sympatii, niezależnie od poglądów. Chcę zwrócić się do opozycji, żeby takie miejsca jak to były miejscami zgody. Tak jak w Boże Narodzenie odchodzą w niepamięć wszystkie waśnie w rodzinnych domach, tak samo w najważniejsze dni
powinniśmy być razem, powinniśmy być zjednoczeni. A właśnie takim najważniejszym dniem, takim szczególnym dniem przed nami jest dzień 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości. Dlatego w ten dzień, w ten święty, wielki dzień dla całego narodu polskiego, dla całej Rzeczpospolitej, bądźmy razem, pójdźmy razem w marszu, w jednym marszu niepodległości. Jestem pewien, że ci, którzy tutaj na tej ziemi walczyli o naszą niepodległość, pragnęliby właśnie tego, bo wiedzieli doskonale, że nie ma cenniejszej rzeczy dla całego narodu niż niepodległość. Dlatego też spełnijmy ich marzenie o tym, żebyśmy byli zjednoczeni w najważniejszych dniach. To dla tych wszystkich naszych matek i ojców, którzy na różnych polach bitew i polach pracy w minionych wiekach walczyli o wolność, walczyli o solidarność, walczyli o Rzeczpospolitą. Pójdźmy w jednym marszu niepodległości. Kiedy się dopełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Już za kilka dni kolejny rocznik, kolejne pokolenie dzieci będzie się uczyło tego wiersza na pamięć. I niech recytuje ten wiersz głośno, niech całe rodziny mówią ten wiersz, bo w ten sposób oddajemy hołd tym wszystkim żołnierzom września 1939 roku, wszystkim żołnierzom polskim, którzy stanęli odważnie z bronią przeciwko najstraszliwszemu złu. Cześć ich pamięci, cześć i wieczna chwała bohaterom. Było to przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego wygłoszone na Westerplatte dziś rano z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polska ma za zadanie mówić o swoim doświadczeniu z czasów wojny, gdyż wciąż wiele jej aspektów pozostaje nieznanych dla świata. Tak w radiowej jedynce mówił dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku Karol Nawrocki. Jak podkreślał, należy przypominać o tragicznych doświadczeniach i momentach chwały, choć byli też przedstawiciele polskiego narodu, którzy wykazali słabość. Co warto podkreślać, nigdy polskie władze państwowe, polskie elity polityczne nie kolaborowały z niemieckim okupantem, a kolaboracja, czy to, co niektórzy podnoszą do rangi symbolu, ja się z tym nie zgadzam, tak jak czy szmalcownictwo, to były zdecydowanie zachowania marginalne i nigdy nie wchodzące na pułap, na poziom postaw polskich elit politycznych. Dokładnie 79 lat temu, 1 września 1939 roku, hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Pierwsze bomby spadły o świcie nad Czew i Wieluń. Kilka minut potem, o 4.45, pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte, a napaść Niemiec na nasz kraj rozpoczęła II wojnę światową. W II wojnie światowej w sumie uczestniczyło ponad 1 700 000 000 ludzi. Z 61 państw zginęło około 60 milionów osób, w tym 6 milionów to obywatele Polski. A więcej informacji i wspomnień, więcej materiałów audio i wideo na temat rocznicy i na temat polskich żołnierzy, a także weteranów walk o niepodległość Polski znajdą Państwo na nowym portalu informacyjnym Polskiego Radia. Zapraszamy na polskieradio24.pl. I na tym kończymy wieczorne wydanie magazynu Północ Południe. Północ Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Oczywiście na antenie Polskiego Radia 24. Krzysztof Renik, dobry wieczór. Wrzesień 1939 roku. Agresja na Polskę przebiegała wówczas w dwóch etapach. Pierwszy etap to 1 września i agresja niemiecka. Drugi to 17 września i agresja sowiecka. Nie ulega wątpliwości, że w roku 1939 oba państwa realizowały politykę agresji wobec sąsiadów. Jakie zatem miejsce na współczesnej mapie Europy zajmują niemal 80 lat później oba kraje? Niemcy i Federacja Rosyjska, która jest spadkobierczynią dziedzictwa Związku Sowieckiego.
jaką politykę realizują oba te państwa wobec sąsiadów współcześnie. To tylko niektóre pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć. W studiu jest ze mną dr Łukasz Jasina, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, historyk przy okazji, więc troszkę to doskonała okazja, żebyśmy mogli mówić o historii, o współczesności, ale bardziej o współczesności. Dokładnie. Wydaje mi się. Jak pan by scharakteryzował znaczenie współczesnych Niemiec na mapie Europy? Liczne uproszczenia, ale Niemcy są w tej chwili najważniejszym gospodarczo i moim zdaniem coraz bardziej ważnym, ciągle jeszcze porównywalnym, jeżeli chodzi o znaczenie z Wielką Brytanią i Francją. Rosję tutaj, największego państwa europejskiego, ironicznie, zostawiamy na boku. Politycznie i gospodarczo najważniejszym krajem Europy, krajem, którego znaczenie rośnie, który w dużym stopniu stał się dominującym państwem Unii Europejskiej, ale też to, co ważne dla Polaków, 79 lat po wybuchu wojny, to jest najważniejszy partner gospodarczy i polityczny naszego kraju i nie jesteśmy w stanie tego zmienić, choćby niektórzy nawet z nas tego chcieli. A czy w polityce niemieckiej widać